Thank you.
wojskowi zaczęli poszukiwać sposobów lepszego zabezpieczenia korespondencji radiowej. Rozwiązaniem okazało się Enigma, elektromechaniczne urządzenie szyfrujące. Skomplikowany mechanizm po każdym naciśnięciu danego klawisza powodował obrót tzw. wirników, a tym samym zmianę konfiguracji wewnętrznych połączeń elektrycznych. W ten sposób te same litery tekstu jawnego zastępowane były za każdym razem innym znakiem szyfru. Szyfr maszynowy stanowił ogromny postęp na drodze rozwoju kryptologii. Teoretycznie liczba ustawień Enigmy wynosiła 3,114. Polski wywiad jako pierwszy zaczął zatrudniać zdolnych matematyków do łamania szyfrów maszynowych. Jeden z nich, Marian Erejewski, w 1932 roku dokonał przełomowego odkrycia. Analizując przechwycone depesze zaszyfrowane przy użyciu wojskowej linii, matematyk zauważył w tekście szyfru powtarzające się cykle. Jego obliczenia teoretyczne pozwoliły odtworzyć układ przewodów w wirnikach szyfrujących maszyny. Jerzy Łużycki zbudował działającą kopię oraz pierwsze w historii maszyny służące do badania szyfrów, tak zwane bomby kryptologiczne. Maszyny te wielokrotnie przyspieszały obliczenia pozwalające określić wybór i ustawienia początkowych wirników szyfrujących Enigmę. Henryk Zygarski z kolei jest wynalazcą koncepcji tzw. płat, preferowanych arkuszy pomagających w ustaleniu kolejności wirników w maszynie. W przededniu wojny polski wywiad zaprosił do podwarszawskich PR przedstawicieli francuskich i brytyjskich służb kryptologicznych. Na konferencji przekazano gościom pełną dokumentację polskich metod oraz schematy działania bomb kryptologicznych. Doświadczenia polskich kryptoanalityków wykorzystywano w założonym na początku wojny brytyjskim ośrodku kryptologicznym w Bletchley Park.
części nadali jej nową energię i nowy kierunek. Jego obliczenia teoretyczne pozwoliły odtworzyć układ przewodów w wirnikach szyfrujących maszyny. Jerzy Różycki zbudował działającą kopię oraz pierwsze w historii maszyny służące do łamania szyfrów, tak zwane bomby kryptologiczne. Maszyny te wielokrotnie przyspieszały obliczenia pozwalające określić wybór i ustawienia początkowe wirników szyfrujących enigmy. Henryk Zegarski z kolei jest wynalazcą koncepcji. Thank you.